Leonora nie jest poetką. Jest spacerującym wierszem, który nagle otwiera parasol, który niespodziewanie zmienia się w ptaka, który nagle zmienia się w rybę i znika. Tak o Leonorze Carrington, artystce meksykańskiej, brytyjskiego pochodzenia, wyraził się jeden z jej przyjaciół. Leonora żyła na granicy różnych światów, kulturowych, językowych, mentalnych. I właśnie o tym dzisiaj chciałabym mówić. O granicach i snach, snach na granicy i granicach snu. Ja sama na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat miałam okazję ponad 10 razy odwiedzić meksykańskie Stany Zjednoczone. I od roku 2001, kiedy miała miejsce moja pierwsza wizyta, Meksyk stał się niejako moją mentalną ojczyzną. Czuję się tam bardzo dobrze i odczuwam pewien rodzaj magii, której nie czuję w pięknej skądinąd Europie. Dodatkowo, ze względu na specyfikę swojej pracy, a także zapewne ze względu na swoją osobowość, od lat czuję się też na granicy różnych światów. Akademickiego, studenckiego, formalnego, nieformalnego, biznesowego i kulturowego. Granica zwykła kojarzyć się z czymś negatywnym, z przebywaniem na stresującej, niebezpiecznej krawędzi. Ale uważam, że granica jest także czymś innym. Kiedy znajdujemy się na brzegu jakiejś przestrzeni, to może pozwolić nam przeskoczyć na jakąś inną przestrzeń, poznać nowe terytoria. Kiedy stabilnie stoimy na jakiejkolwiek innej przestrzeni, ciężko jest przeskoczyć w nową przestrzeń. Uważam też, że takie przekraczanie granic, próba ich przekraczania jest bardziej użyteczna nawet w życiu osobistym niż w życiu zawodowym, ponieważ pozwala nam spojrzeć z niestandardowych, innych punktów widzenia na pewne sytuacje, oraz z mniejszym lękiem właśnie odnieść się, znaleźć się w sytuacjach, w których przekraczamy naszą strefę komfortu. Ponieważ właśnie taka przygraniczność pozwala zmienić perspektywę. Granic może być wiele. Możemy mieć granice fizyczne, granice językowe, kulturowe, granice intelektualne, możemy mieć granice mentalne. I o tych granicach w kontekście meksykańskim chciałabym teraz wspomnieć. Kiedy myślimy o Meksyku i o granicy, przed oczyma staje nam pogranicze między Meksykiem właśnie a Stanami Zjednoczonymi. Obszar, który w mediach przedstawiany jest jako strefa niebezpieczna, strefa niszcząca, strefa pełna przemocy. Ale ta granica ma również swoje drugie oblicze. Jest to miejsce bogatej wymiany kulturowej, wymiany społecznej. Co więcej, jest to miejsce symbiozy społecznej. Jest bardzo wiele osób, bardzo wiele rodzin, które codziennie tę granicę przekraczają i wzbogacają. Dodatkowo wielu Meksykanów mieszkających w Polsce albo Polaków odwiedzających Meksyk mówiło mi, że mimo dużej odległości geograficznej, fizycznej między naszymi państwami, de facto mamy wiele cech wspólnych, mentalnie. I to wszystko uczy nas, że granice fizyczne mogą być złudne. Jeżeli chodzi o granice językowe, granice kulturowe, to intuicyjnie czujemy, że każdy nowy język to de facto klucz do poznania nowej kultury. Ale ja uważam, że język jest czymś o wiele więcej. Pozwala nam kreować rzeczywistość, kształtować świat, który nas otacza. I o tym chciałabym powiedzieć na przykładzie postaci Malincie. Malincie, Doña Marina albo Malincin, była towarzyszką życia i tłumaczką Hernana Cortesa, który w XVI wieku podbił Meksyk. Jako bardzo młoda dziewczyna została sprzedana przez swoją matkę po śmierci ojca, Mają. Sama pochodziła z grupy Nała.
Nauczyła się zatem drugiego ważnego języka meksykańskiego. Znalazła się wśród kilkunastu branek, które przybywający do wybrzeży Meksyku Cortés otrzymał w prezencie. I od oficjalnego pierwszego tłumacza Hernana Cortesa nauczyła się hiszpańskiego. Malinche bywa uznawana za postać kontrowersyjną w Meksyku, ponieważ czasami uważa się ją za zdrajczynię narodu. Natomiast ja uważam, że w kontekście społecznym, historycznym, w którym przyszło jej żyć, nie jest to do końca stwierdzenie prawidłowe. Co więcej, moglibyśmy też przypuszczać, że dzięki jej pośrednictwu podbój Meksyku przebiegł jednak w sposób troszeczkę mniej krwawy. I właśnie ta postać Malinche, kobiety, która żyła w wieku XVI, uczy nas, że język to nie tylko drzwi do kultury, ale również możliwość kształtowania rzeczywistości, a co za tym idzie, bardziej świadomego uczestniczenia w życiu społecznym. Jeżeli chodzi o granice intelektualne, chciałabym opowiedzieć o nich na przykładzie Sor Juana Inés de la Cruz. Siostra Sor Juana Inés była meksykańską poetką okresu baroku. Wstąpiła do zakonu, ponieważ życie zakonne troszeczkę bardziej niż inne konteksty społeczne XVII-wiecznego Meksyku pozwalało na nabywanie wiedzy. A Sor Juana była cudownym dzieckiem, które już od najmłodszych lat interesowało się poznaniem, zdobywaniem nowych wiadomości i samorozwojem. Sor Juana Inés de la Cruz słynęła z tego, że mówiła, że uczyć możemy się w każdej sytuacji. Z jej ust wyszło również inne ciekawe zdanie. Arystoteles napisałby więcej, gdyby tylko nauczył się gotować. I właśnie ta postać uczy nas, że granice intelektualne również możemy przekraczać. I ostatnia granica, chyba najtrudniejsza, granica mentalna, psychiczna. I tutaj naszą przewodniczką będzie Rosario Castellanos, pisarka meksykańska, która zajmowała się między innymi tematyką ludności rdzennej. Dodatkowo była członkiem Korpusu Dyplomatycznego Meksyku, między innymi była ambasadorem w Izraelu. W swojej sztuce teatralnej El Eterno Femenino do meksykańskiego salonu piękności przybywa komiwojażer, który regularnie właścicielce oferuje nowinki techniczne. Tym razem chodzi o specjalną wpinkę do suszarki, do włosów, takiej dużej, dawnego typu. Co ma na celu ten wynalazek? Ma na celu zajęcie głowy dosłownie i w przenośni odwiedzającym salon klientkom. Niektóre z nich zjawiają się tam bowiem kilka razy w tygodniu. Siedząc pod tą suszarką, nudzą się. A nuda, jak wiemy, może prowadzić do niebezpiecznego społecznie zajęcia, myślenia. Ten nowy, wspaniały wynalazek zostaje wypróbowany na idealnej klientce. Młodej, nieświadomej niczego dziewczynie, pełnej nadziei, która wkrótce ma wyjść za mąż. I w tym meksykańskim salonie piękności śni ona społecznie poprawny sen, w którym z młodej, pełnej werwy osoby zmienia się w osobę sfrustrowaną, smutną gospodynię domową. Przykład sztuki Rosario Castellanos uczy nas, że granice mentalne możemy przekraczać, a ironia pozwala rozbrajać negatywne schematy społeczne, z którymi często rośniemy. Na granicach kulturowych, językowych, mentalnych żyły też trzy meksykańskie niemeksykanki. Trzy malarki surrealistyczne pochodzenia europejskiego, które w Meksyku tworzyły. Alice Raon, Remedios Varo i Leonora Carrington. Alice Raon na swoich obrazach łączy surrealizm francuski z kolorytem ziemi meksykańskiej. Siebie samą przedstawia jako Alicję w Krainie Czarów, czyli literacką postać, która dryfowała pomiędzy światami. W swoim malarstwie oddaje też hołd Fridzie Kahlo, to jest ten drugi obraz, na którym przedstawia swoją wizję meksykańskiego świata.
ku poznaniu, ku nieznanemu dryfuje też Remedios Varo, Hiszpanka z pochodzenia. Na swoim obrazie w poszukiwaniu źródeł Orinoco przedstawia młodą kobietę w niewielkiej łódce, która płynie ku nieznanemu. Możemy powiedzieć, że sama Remedios Varo również była świadoma życia, znajdowania się na granicy różnych światów, o czym świadczy widoczny na planszy portret. Z jednej strony widzimy jej twarz, łączność ze światem realnym, rzeczywistym. Z drugiej strony maska, która oznacza przynależność do świata surrealistycznego, do innego świata. I ostatnia bardzo interesująca postać, Leonora Carrington, z pochodzenia Brytyjka, do której odnosił się właśnie pierwszy cytat w moim przemówieniu. Leonora Carrington zmarła zaledwie 2 lata temu, w wieku 94 lat, w mieście Meksyk. I na swoich obrazach pokazuje nam łączność ze światem magii, ze światem zwierząt, ze światem intuicji. Na co dzień działam w polsko-meksykańskim stowarzyszeniu kulturalnym Bocian i Nopal, dzięki którego projektom staramy się przybliżyć Meksyk Polakom, jak również przekazać pewne rzeczy, których uczą nas Meksykanie i Meksykanki, które wymieniłam. Tego, że język jest dla nas kluczem poznania innych kultur, kształtowania rzeczywistości. Tego, że granice intelektualne możemy przekraczać i że de facto ograniczamy się sami. Oraz, że granice mentalne i wtyczki społeczne, które nieświadomie wkłada nam społeczeństwo do naszych własnych, osobistych suszarek, można rozbroić ironią. W życiu codziennym, kiedy mówimy, że coś jest surrealistyczne, myślimy, że jest nierealne, trudne do zrealizowania. Ale być może wolność i przekraczanie granic ma miejsce wówczas, kiedy czujemy się bardziej swobodni, kiedy nic nas nie ogranicza. Ma to miejsce, kiedy śnimy. Lorenz Zarabi powiedział kiedyś, że ludzie śnią różnie. Znaczna część osób śni pod osłoną nocy. Budzą się i widzą, że sen przeminął. Ale powiedział też, że są takie niebezpieczne osoby, które śnią z otwartymi oczami w świetle dnia i walczą o realizację swoich marzeń. Życie jest snem, śnijmy świadomie. Dziękuję.